Szaleńczy pościg za piratem w Dacii. Co potrafi Polak w starciu z czeską policją? Jak nie zaciągać hamulca ręcznego? Przyłapany na gorącym uczynku i inni. Zapraszamy na kolejny odcinek. To, co teraz zobaczycie, przechodzi wszelkie ludzkie pojęcie. Kierowca Dacia Docker poruszał się pojazdem w bardzo dziwny sposób, a ze stylu jego jazdy wynikało, że może znajdować się pod wpływem alkoholu lub nawet środków odurzających. Zamiast zatrzymać się do kontroli, zaczyna brawurowo uciekać policji, powodując naprawdę duże zagrożenie na drodze. Kierujący kompletnie nie kontroluje pojazdu, wykonując bardzo gwałtowne manewry, nie poprzedzone żadną logiczną oceną. Zjeżdża na boki, blokując policjantom możliwość wykonania manewru PIT, który mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku naszego programu. Nagle też wjeżdża pod prąd na dwujezdniowej drodze. Policjanci osaczają pirata z dwóch stron. Jeden radiowóz jedzie po prawej, a drugi próbuje zablokować uciekiniera, nadjeżdżając z przeciwka. Wariat w Dacii unika kolizji z radiowozem i skręca w lewo na skrzyżowaniu, kontynuując swoją ucieczkę. Z niewiadomych przyczyn mężczyzna wjeżdża w zatoki autobusowe, stwarzając zagrożenie dla pieszych i znajdujących się tam pojazdów. Widząc, że nie uda mu się zgubić licznych patroli, skręca na stację benzynową z nadzieją, że zmieni to bieg wydarzeń na jego korzyść. Tutaj się przeliczył. Uderza w wysoki krawężnik, uszkadzając koło. Był trzeźwy, ale badanie wykazało kokainę i amfetaminę w jego organizmie. Używając specjalnego nożyka, policjanci przecinają pas bezpieczeństwa i wyciągają delikwenta z pojazdu. Nalepka "zachowaj bezpieczny odstęp" tym razem nie pomogła. Terenowe Mitsubishi tuż przed 4 nad ranem próbuje uciec policjantom przed kontrolą drogową. Za kółkiem siedzi poszukiwany przez służby 33-latek. Szybko jednak odkrywa, że ciężki SUV w starciu z policyjnym radiowozem nie ma najmniejszych szans na drodze, więc zaczyna szukać ratunku w terenie. Uciekinier wjeżdża na pole, sądząc, że zyska przewagę nad depczącymi mu po piętach mundurowymi. Policjanci jednak nie odstępują i mimo niesprzyjającego terenu kontynuują pościg za niebezpiecznym kierowcą. Po kilku minutach zygzaków w grząskim gruncie mężczyzna z Mitsubishi zaczyna kierować się z powrotem w kierunku asfaltu, jednak jego ryzykowna jazda kończy się kolizją ze zboczem, a ostatnią daremną próbę ucieczki ukracają biegnący za nim policjanci. Spacyfikowany mężczyzna odmówił badania alkomatem i badania na obecność narkotyków, choć przyznał się do zażycia metamfetaminy. W dodatku był poszukiwany w całym kraju i ustalono, że ma zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu kilka lat więzienia. Patrol policji otrzymał informację, że autostradą porusza się mężczyzna, który chwilę wcześniej nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W celu zatrzymania kierującego mundurowi stosują stożek świetlny, jednak mężczyzna w Skodzie nie reaguje i nie zwalnia. Policjanci mają w zanadrzu rozsuwaną kolczatkę, którą na wszelki wypadek rozstawili na jezdni. Skoda przejeżdża z impetem, uszkadzając sobie wszystkie 4 opony. Mimo wszystko 38-letni kierujący niepowstrzymanie kontynuuje jazdę jeszcze przez kilka kilometrów. W końcu z pojazdu odpada jakiś element, auto zaczyna samo zwalniać, by koniec końców całkowicie się zatrzymać w asyście pojazdów służbowych policji. Kierowcę zbadano na obecność narkotyków, a test dał wynik pozytywny. W dodatku okazało się, że mężczyzna miał liczne zakazy prowadzenia pojazdów, a do odbycia pozostała mu kara pozbawienia wolności. Prowadzący patrol policjanci z Wrocławia zauważają, jak kierowca BMW serii 5 okazale pali gumę i driftuje, zostawiając pokaźne kłęby dymu. Policjanci próbują zatrzymać kierującego do kontroli, ale ten najwyraźniej stracił resztki rozumu i nagle dodał gazu. Do pościgu włączają się wszystkie najbliższe patrole, by jak najszybciej zatrzymać 32-latka. Beamer szaleńczo ucieka przed funkcjonariuszami, momentami jadąc z prędkością ponad 215 km na godzinę. Przypadkowi kierowcy są zmuszeni do gwałtownego hamowania lub ucieczki na pobocze, żeby się z nim nie zderzyć.
kilku minutach w pobliżu Morawskiej Nowej Wsi przygotowani policjanci zablokowali drogę pojazdowi, a następnie środkami przymusu bezpośredniego udaremnili jego wariacki rajd. Największym zaskoczeniem był powód, dla jakiego nasz bączkarz uciekał. Testy wyszły ujemnie, prawo jazdy i wszelkie dokumenty też są w porządku. Mężczyzna najwyraźniej chciał uniknąć zwykłego mandatu, ale teraz będzie miał zdecydowanie dużo większe kłopoty. Niestety niechlubny przypadek związany z naszym rodakiem. Patrol czeskich policjantów dostał informację o kierującym, który nie dość, że nie zatrzymał się do kontroli, to jeszcze wjechał w przeprowadzającego czynności funkcjonariusza. Okazało się, że za kółkiem siedział 20-letni obywatel Polski, poruszający się Audi Q7 na niemieckich tablicach. Mężczyzna nie zamierzał się zatrzymać i za wszelką cenę próbował zgubić grupę pościgową siedzącą mu na ogonie. Polak przejeżdża kładką dla pieszych na centymetry, mieszcząc się między barierkami. Aż ciężko ubrać w słowa, co wyrabiał ten kierowca na drodze. Wielokrotnie ignoruje sygnalizację świetlną, wyprzedza w niedozwolonych miejscach i wymusza na innych uczestnikach ruchu drogowego ucieczkę na bok. Swoją jazdą 20-latek powoduje bardzo duże zagrożenie, nie zważa kompletnie na nikogo i ryzykuje życiem nie tylko swoim, ale i wszystkich innych użytkowników drogi. Jak później ustalono, 20-latek był ścigany za popełnienie przestępstwa z użyciem siły, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Audi, którym się poruszał, pochodziło z kradzieży, ale za ten czyn odpowie już według prawa niemieckiego. Mężczyzna trafił do aresztu. W pewne piątkowe popołudnie, tuż po godzinie 13, kierująca samochodem osobowym zatrzymała się na jednej z brneńskich ulic. W dodatku zrobiła to z naruszeniem przepisów dotyczących poziomego oznakowania jezdni. Poszła załatwiać swoje sprawy, lecz niestety zapomniała zabezpieczyć auto hamulcem postojowym. Po kilku chwilach jej pojazd ożył i zaczął niekontrolowanie przemieszczać się do tyłu. Podróż w poprzek kruchliwego skrzyżowania przebiegła zaskakująco pomyślnie, a samochód z wdziękiem zaparkował na przeciwległym chodniku. Wezwany na miejsce zdarzenia patrol ukarał kierującą mandatem za stworzenie zagrożenia. Drogi kierowco, pamiętaj, hamulec ręczny to nie tylko wajcha do driftu.